jestem studentką i dosyć często zdarza mi się jeździć pociągami. Średnio zajmuje mi to około 40 minut. Jak na razie nie zdarzyło mi się, żeby pociąg nie wiadomo jak długo mi się opóźnił. Jednak te opóźnienia się zdarzają. Wszystko jest brudno, pociągi się spóźniają. Teraz ostatnio jechałem z Rzeszowa do Torunia. 16 godzin. Także dzięki. Wygląd kibla w pociągu jest też niezły. Wiemy jaki jest, nikt nic nie musi mówić na ten temat, myślę. No, powiedzmy, że zostawiają wiele do życzenia w zakresie transportu, a przede wszystkim informacji pasażerów. A nie jest za dobra, wymaga poprawy, to na pewno. Jakość usług jest adekwatna do cen, myślę. No na pewno jakość pociągów różni się. Porównując pociągi w Polsce, a za granicą jest to niesamowita różnica. I wiadomo, że wolałabym, żeby te pociągi jednak wyglądały troszkę lepiej. No niestety moja opinia nie odbiega od stereotypowej, czyli no niestety no, są one dosyć niskie, pociągi są niewygodne, często zdarzają się plastikowe takie siedzenia, których na przykład trzeba się siedzieć 12 godzin jadąc gdzieś, no i się często spóźniają. No na razie czekam na zmiany, które mają nastąpić, no bo wszędzie budują coś i no zobaczymy co będzie. Dworce w gruncie rzeczy też, ale zmienia się chyba na lepsze to w Katowicach, w Krakowie. A w sumie po dniu dzisiejszym uważam, że trochę średnio odwołali nam jeden pociąg i teraz czekamy 2 godziny, nie mamy co robić, więc uważam, że powinno się poprawić. Mam nadzieję, że po wszystkich remontach będzie lepiej. Wygląd już tu jak widać na peronie czwartym przeprowadzono gruntowną renowację. No i wygląda to już całkiem nieźle, ale na przykład w niektórych wioskach dworce są w takim stanie odrapane, na przykład w Gorzałkowicach Zdroju. To, ale to wygląda nieciekawie. I często zdarzało mi się, na przykład gdy jechałam na uczelnię o godzinie 6, to na pewno miejsce siedzące to w ogóle mogłam sobie tylko pomarzyć o tym. Nie jest jasny rozkład jazdy. Poza tym wygląd tego dworca jest przerażający. Z informacją to w ogóle już jest odmienna sprawa, bo to już jest najgorsza rzecz na kolei. Często nawet można zaakceptować jakieś zmiany planu i tak dalej, tylko trzeba być powiadomionym o nim odpowiednio wcześniej. Te dojazdy są fatalne. Cały dzień trzeba spędzić na dworcu, żeby się wydostać z Bytomia czy z Katowic. Pociągi mogłyby jeździć trochę szybciej i być trochę czystsze. A co jeśli chodzi o same pociągi, jak ich wygląd, co pan o tym sądzi? Są równie ohydne jak dworzec.